Dzień dobry! Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 18 marca 2024 roku i opublikowany jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. To jest wydanie 161. Dzisiaj oczywiście mówimy przede wszystkim o odnowieniu prezydentury Putina i dziesiątej rocznicy wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia kanału Sprawy Wschodu w YouTubie, w Instagramie i Facebooku. Subskrypcje i lajki są bardzo mile widziane, tak jak i wpłaty do naszych skarbonek w BuyCoffee2 i Patronite Sprawy Wschodu. Wszystkie linki są oczywiście w opisie do tego odcinka, ale także do wszystkich poprzednich. Zapraszamy do słuchania. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, zaraz do mnie dołączy Marcin Strzyżewski i ruszamy. Czytamy po rosyjsku, wydanie 161. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Dzień dobry i dzień dobry Wam wszystkim. No, Drodzy Państwo, wiele wydarzeń interesujących i dawno niesłyszane u nas wczytamy po rosyjsku. Redaktor Marcin Strzyżewski. zapraszam Cię do zabrania głosu, drogi kolego. Dzień dobry. Faktycznie byłem w, jak to się mówi, rozjazdach, przy czym dodajmy, że wakacyjnych, dość dalekich, ale nie będziemy o mnie, tylko będziemy, oczywiście, proszę Państwa, o kim no, a o kim możemy w dniu 18 czerwca marca przepraszam, marca dopiero. Opowiadać, jesteśmy dzień po zakończeniu wyborów prezydenckich w Rosji. Oczywiście zdajemy sobie sprawy z tego, jaki to jest rodzaj imprezy. To nie jest jeden z tych przypadków, kiedy dla kogokolwiek wynik może być zaskoczeniem, i tutaj może jedyne co jest ciekawe, niezaskakujące, ale interesujące, to to, że tym razem Putinowi komisja wyborcza, jak to się ładnie z rosyjska mówi, narysowała. Ponad 87% poparcia. Dużo, ale trzeba było w tych wojennych warunkach pokazać, że wódz jest popularny. Natomiast tutaj mam artykuł z portalu Holot Media, który próbuje zrozumieć, co może się wydarzyć po tych wyborach. Bo my od dawna zakładamy, że na przykład brak mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Może wynikać właśnie z tego, że Władimir Putin chciał, żeby wybory przebiegły spokojnie. On, jego otoczenie, tam pamiętajmy, że wśród ludzi, którzy są zatrudnieni na Kremlu, są ludzie, którzy biorą niemałe pieniądze konkretnie za te właśnie wyborcze imprezy, za pokazywanie, że wódz jest popularny, oni też mają swoje wpływy i oni też. Na pewno pewne inicjatywy blokują. Zresztą to nie jest tylko mobilizacja, to jest kwestia inflacji, to jest kwestia wartości rubla, to jest kwestia podatków. Wiele trudnych decyzji prawdopodobnie było odkładanych na później, na wyborach i w tej chwili właśnie Holot Media próbuje rozszyfrować, co się wydarzy na podstawie zarówno historii. Innych dyktatur, jak i na podstawie historii samego putinizmu. I tutaj na przykład bardzo często pojawia się u komentatorów, zresztą nie tylko u komentatorów, także na przykład w dokumentach, które rzekomo zostały wykradzione przez proukraińskich hakerów, informacja, że po wyborach w Rosji zostanie. Zaostrzona kampania represji przeciwko własnemu społeczeństwu i Holot Media na podstawie właśnie porównania z innymi dyktaturami stwierdza, że represje z, bezpośrednio przed wyborami z jednej strony stają się mniejsze, bardziej łagodne dla zwykłych obywateli, natomiast z drugiej strony zwiększa się nacisk na aktywistów politycznych, na opozycję. Co daje takie podwójne wrażenie? Z jednej strony zwykli wyborcy mają trochę łatwiej, z drugiej strony czyści się szachownice, żeby nikt przypadkiem nie zagrażał. Jednak zauważają oni, że historie dyktatur pokazują, że bezpośrednio po wyborach poziom represji raczej nie wykracza poza standardowy poziom. Więc Tutaj oni się nie spodziewają takich dużych zmian. Natomiast, proszę Państwa, jak zwykle tutaj mamy sytuację takie porównanie podwójne zarówno do historii światowych dykt, dyktatur, jak i do historii samego putinizmu. Zazwyczaj tuż przed wyborami dyktatorzy, w tym Władimir Putin. Obiecywali swoim wyborcom różne, różne formy marchewki, czyli zachęty, żeby na niego głosować, i tym razem Putin obiecywał stosunkowo, tak naprawdę skromnie w porównaniu do zeszłych lat, jednak wciąż podwyżki dla sfery budżetowej, dla lekarzy, dla nauczycieli, które mogłyby, w zależności od scenariusza, mogą w najbliższym czasie kosztować Rosję od 7,5%. Do aż 17 bilionów rubli rocznie. Tutaj w tym artykule pada stwierdzenie, że być może chce Rosja uzyskać pieniądze na tego typu podwyżki dzięki podnoszeniu podatków. I odwołują się tutaj do artykułu z portalu Ważnej Jej Historii, który na podstawie swoich źródeł przekazuje, że prawdopodobnie rosyjski rząd podniesie podatek od przychodów firm z 20 do 25% i wprowadzi progresywną skalę podatkową dla osób prywatnych, dla osób fizycznych, czyli po prostu dla zwykłych ludzi i tam ludzie, którzy zarabiają ponad 3,5 tysiąca złotych mieliby płacić już nie 13, tylko 15% podatku dochodowego, a ludzie zarabiający 5 milionów rubli rocznie, czyli jakieś 17 tysięcy złotych w przeliczeniu miesięcznie, mieliby płacić 20%. Łącznie te zmiany podatkowe miałyby przynieść budżetowi 2,5 biliona rubli rocznie, czyli kwoty zupełnie niewystarczające do pokrycia tych obietnic, a biorąc pod uwagę. Że budżet rosyjski na rok 2024 jest bardzo silnie obłożony wydatkami zbrojeniowymi, wojennymi, to prawdopodobnie tutaj mogą pojawić się problemy z realizacją tych obietnic. Na co także zwraca uwagę Holot Media. Jednak tutaj mamy do czynienia właśnie z okresem przedwyborczym, gdzie trzeba coś obiecać, i okresem powyborczym, kiedy można. Podjąć różne trudne decyzje. Zauważają tutaj, że w samej Rosji tradycyjnie wybory prezydenckie to jest dobry moment na przetasowania w sferze urzędniczej, ale jednocześnie zauważają, że Władimir Putin raczej bardzo konserwatywnie podchodził do zmian kadrowych. I faktycznie, jeśli popatrzymy sobie na Dzisiejsze kierownictwo Federacji Rosyjskiej to widzimy tam ludzi, którzy są u władzy po prostu od zawsze, od lat te same twarze, więc tutaj nie spodziewamy się ani ja osobiście, ani Holot Media raczej nie spodziewamy się dużych zmian. Natomiast, proszę Państwa, w tej sferze porównań do historii samego Władimira Putina i jego Urzędu zauważają tutaj w holot media, że okres powyborczy to był zawsze dla Putina okres intensywnej walki ze wszystkim tym, co w teorii mogłoby zagrozić jego władzy. Pierwsza kadencja po pierwszych wyborach to była ostra walka z tak zwanymi oligarchami, najpierw telewizja NTV należąca. Do Władimira Gusińskiego później rozprawa z Borysem Biryzowskim, z Michałem Chodorkowskim. Tu swoją drogą przypominają, że Chodorkowski, pomimo otwartych próśb Putina, by bogaci ludzie nie mieszali się w politykę, oficjalnie deklarował Chodorkowski, że będzie tę opozycję finansował. Skończył 10 lat spędził w kolonii karnej, a później został zmuszony do emigracji. W pierwszej kadencji Putin walczył po wyborach także z niezależnością gubernatorów, ale kontynuował to dopiero po drugim zwycięstwie wyborczym w roku 2004. To się zbiegło za atakiem terrorystycznym w Biesłanie i w ramach wykorzystania tego tragicznego wydarzenia dla celów politycznych pozbawiono. Mieszkańców możliwości wybierania swoich gubernatorów. To zostało później częściowo przywrócone, ale to bardzo mocno przetrąciło kręgosłup właśnie tym władzom regionalnym. Po roku 2012 z kolei Władimir Putin rozpoczął czystki na niższym poziomie, już nie wśród oligarchów, nie wśród gubernatorów. Przypomnijmy, w roku 2012 Putin wrócił do urzędu prezydenta po przerwie, kiedy prezydentem był Miedwiediew i to temu towarzyszyły ostre protesty ludności, co z kolei oczywiście doprowadziło do pierwszej fali takich powszechnych represji. Pojawiła się, pojawiło się prawo związane z tak zwanymi agentami zagranicznymi, cenzura w internecie, walka z LGBT. A z kolei w roku 2018 po poprzednich wyborach prezydenckich pojawiła się trudna decyzja i Putin podniósł wiek emerytalny. Tutaj oczywiście mówimy o bardzo niestandardowej sytuacji. Rosja toczy w tej chwili bardzo trudną dla siebie wojnę. Trudną, kosztowną, niepopularną, no to jest sytuacja, w której jego ruchy mogą być faktycznie. Inne niż do tej pory, natomiast zdecydowanie w tej chwili, podobnie jak i wcześniej, są elementy w Rosji, które zagrażają władzy Putina. Między innymi są to oczywiście siły ukraińskie i należy siły zbrojne Ukrainy w tym sensie i należy się spodziewać, że Władimir Putin bezpośrednio po wyborach zajmie się próbą mm, likwidacji tych problemów. Tylko oczywiście to Musi oznaczać no, jedną z dwóch rzeczy: albo więcej sprzętu na wojnę i to są pieniądze, albo więcej ludzi na wojnę i to też są pieniądze. Więc prawdopodobnie faktycznie, tak jak tutaj wspominałem, można się spodziewać dość ostrego zwiększenia obciążeń podatkowych, zwłaszcza, że w kwestiach eksportowych sytuacja nie wygląda szczególnie wesoło. I raczej na pewno należy się spodziewać dalszych represji politycznych, bo faktycznie widzimy, że te ruchy antywojenne, antyputinowskie, choć w gruncie rzeczy w dużej mierze przeniosły się za granicę i pozostają wewnątrz Rosji dość skromne, no to jednak pomimo ciągłego ich deptania, one funkcjonują, to nie zniknęło i to Podejrzewam, nieszczególnie Władimira Putina cieszy i będzie z tym na pewno bardzo aktywnie walczył. Chociaż jest to już no, ten etap, w którym trzeba deptać po prostu pojedynczych ludzi, pojedynczych, prostych ludzi, bo jakichś opozycyjnych liderów po prostu już w Rosji nie zostało na wolności w ogóle. O, bardzo ciekawa wycieczka do przyszłości, w dużej mierze. Hołod i nie tylko Hołot próbują przewidzieć, co się wydarzy po tych właśnie po tym weekendowym wydarzeniu elektoralnym. Niektórzy tak nazywają, próbują obejść faktycznie to słowo wybory, bo z wyborami w rozumieniu do którego przywykliśmy w większości krajów, które mają tego typu instytucje, ma to bardzo niewiele już wspólnego od dawna, więc faktycznie warto nazywać rzeczy swoimi imionami, jeśli to tylko jest możliwe. Na to, chyba jednak, jeszcze do końca, na to, co się dzieje w Rosji od pewnego czasu, jeszcze nie mamy określenia. W, w, po prostu szukamy jakiegoś rozwiązania. Myślę, że politologia czy jakieś inne dyscypliny naukowe będą się z tym musiały zmierzyć, tak czy tak. Na pewno nie można iść krokiem rosyjskim i nazywać wojnę specjalną operacją wojskową. Tak samo tych wydarzeń z weekendu. I wszystkich tych, którzy, które je poprzedzają, nazywać wyborami. Bo przypomnijmy Państwu, myślę, że to jest pewnego rodzaju jasność i konsensus, jeśli chodzi o rozumienie słowa wybory, że to nie jest tylko i wyłącznie ten proces, który realizuje się poprzez wrzucenie do urny swojego głosu, czy też realizacji, realizowany przez kliknięcie jakiegoś elementu na monitorze, na monitorze systemu, na monitorze widocznego na monitorze komputera. uh Faktycznie gdzieś tam w systemie umieszczone, umieszczonego, po prostu wybory to jest dużo, dużo więcej. To jest przede wszystkim jakiegoś rodzaju dyskusja, jakaś debata, nawet w tych warunkach, które mielibyśmy teraz oceniać. Trochę mało tego było z punktu widzenia zwycięzcy, i to takiego zwycięzcy można by powiedzieć, kluczowego. I mówiąc słowo, wypowiadając słowo zwycięzca, chciałbym jednak powiedzieć, chociaż trudno mi to przechodzi przez usta, że. To, co się wydarzyło, to jest jednak sukces polityczny, kolejny sukces polityczny Władimira Putina i jego otoczenia, ale także wszystkich tych, którzy szczerze mu bicowali w Rosji. Takich ludzi jest jakaś grupa, wcale nie mała, to z całą pewnością wiemy. Nie musimy yy, yy, przecież przed, sami przed sobą tutaj yy, ukrywać tego, że, że to jest oczywiste. Pytanie będzie aktywne, aktualne będzie bardzo długo jeszcze po Putinie i po wszystkich nas, yy, ile faktycznie ludzi popierało, ale nie ma to chyba jakiegoś fundamentalnego znaczenia, bo popiera wystarczająco dużo, żeby inna grupa, która. Może chce wyjść poza system, stanąć obok, przyjrzeć się w sposób, jak niektórzy twierdzą, cynicznie albo mniej cynicznie na to, co się dzieje, że ta grupa jest przez tą mniejszą, być może nawet wciąż wchłaniana. I ten sukces na wielu politykach wschodu. To bym chciał podkreślić, na pewno robi wrażenie. I jeszcze tutaj za chwilkę chciałbym się do tego wrażenia odwołać. Ale zanim to, chciałbym powiedzieć jeszcze coś takiego, co znalazłem w tej sprawie. Akurat jeśli chodzi właśnie o przyszłość, na którą zwróciłeś Marcin uwagę poprzez artykuł w Hołot, że mamy tutaj do czynienia z wieloma perspektywami, próbami oceny, co faktycznie stało. Za tym pomysłem, dlaczego w ogóle przeprowadza się w takim ustroju, podczas wojny, zresztą coś, co nazywa się wyborami. I według mnie, tak sobie myślałem o tym, jest to pewnego rodzaju przerwa dla społeczeństwa, bo nie dla systemu. Społeczeństwo faktycznie może na moment, czy ludność, lud rosyjski, lud Rosji, nawet nie rosyjski, a lud Rosji, czy ludy Rosji, to już jak sobie zdefiniujemy, tak będziemy mogli na to patrzeć, że oni mogą w tym momencie troszeczkę odetchnąć, wyjść, właśnie zerknąć sobie na rzeczywistość, wziąć udział w jakiegoś rodzaju. Przedsięwzięciu, właśnie, a plan polityczny, przecież przygotowany zawczasu, brzmi tak: przed, w trakcie i potrzymamy się dalej, co by się nie działo. Inaczej mówiąc, tak trochę, może idąc w kontrze do pomysłów, które są deklarowane w różnych miejscach, Wydaje mi się, że na kremlu i w Moskwie, szerzej rozumianej Moskwie jako ustrój, jako ważnych graczy tego systemu, nie ma jakiegoś wyjątkowego planu na po wyborach. Jest po prostu konstans. Musimy trwać i dostroimy się do konieczności, która wyniknie w elementach różnych podrzucanych czy to przez wojnę, czy to przez inne okoliczności, ale. Sukces raz jeszcze do tego wrócę. Sukcesem jest to, że można wciąż pokazywać siłę tego pomysłu, którym jest putinizm, i jakoś go domykać, wzmacniać. Maksim Trudolubow, dziennikarz dla dekodera niemieckiego takiego. Zbioru, dla takiego niemieckiego analitycznego wydania, powiedział, że Putin w tych wyborach gra o coś innego niż tylko o swoje poparcie. On bierze jako swoich zakładników wszystkich wyborców, część z nich i tak już jest dotknięta syndromem sztokholmskim, ale wojna jest i będzie długa wojna przeciwko Ukrainie, ale w rzeczywistości w głowach Rosjan przeciwko Zachodowi. I taka decyzja, żeby śrubować ten wynik właśnie służy temu, żeby ją podeprzeć, żeby tą wizję konfliktu podeprzeć, co oznaczałoby, że pracuje Putin już w tym wyniku wyborczym nie na siebie, tylko na swojego następcę w gruncie rzeczy. Ktokolwiek by nim nie był, jeśli będzie to człowiek, który z tego otoczenia będzie wynikał niejako, a takie są przewidywania przynajmniej na tym etapie. Więc też do końca nie ma znaczenia czy ludzie, którzy ustawiali się w kolejki, właśnie to też ciekawe, prawda, bo mamy ten jeszcze południowy protest, flashbob, więc nie ma znaczenia, czy ci przymuszeni ludzie byli, czy mniej przymuszeni, co chcieli pokazać przez swój, swój głos, ale nikt już na, w Rosji na to nie będzie tak naprawdę zwrócał, zwracał uwagi, bo te, to wydarzenie się odbyło, przeszło, przelatujemy nad nim i... Jakaś autoryzacja wojny już się przez to również odbywa. To jest ciekawa myśl, ale Maksym Trudiołubow trochę skraca według mnie też tą ławkę, bo, bo faktem jest też przecież, że, to, że ta wojna, chociaż ważna tak bardzo dla świata i dla Europy, naszego świata i dla Europy też, to dla Putina jest pewnego rodzaju jednak epizodem. Dla wielu my chcemy wierzyć w to, że to jest jego ostatni epizod w władzy. Ale popatrzmy na daty, który to jest już rok, kiedy Władimir Putin znowu gra w swoją grę. I my wszyscy ustawiamy się i patrzymy z odrazą, z pewnego rodzaju nawet wstrętem na to, co się dzieje, z niedowierzaniem, jak patrzymy na Rosjan, którzy biorą w tym udział niejako mimowolnie. No ale to się faktycznie dzieje. I ja chciałbym jeszcze tutaj, Marcinie, dorzucić, bo to też mnie bardzo ciekawi, pewnie nas warto, nas też będzie wspólnie mogło zaciekawić. Jak patrzy na to nasz sąsiad z Białorusi? A przyjaciel Władimira Putina, i on dzisiaj, chyba dzisiaj tak to się wydarzyło, mówił bardzo ciekawe rzeczy, trochę jakby odsłaniając też swoją perspektywę, recenzując to, co się wydarzyło. I chciałbym, żeby Państwo też posłuchali tego, a ja zacytuję najpierw pierwszą frazę, pierwszą część w tłumaczeniu, bo oryginał zaraz. Aleksandr Łukaszenko mówi o tych wyborach, właśnie o tym wydarzeniu rosyjskim tak. Musimy zrozumieć, że to dla nas lekcja jesteśmy w przedsionku do 2025 roku, do naszych wyborów prezydenckich musimy bardzo uważnie prześledzić przygotowanie do tych wyborów w Rosji. Trzeba powiedzieć, że administracja prezydenta Rosji wspaniale przygotowała ten proces wyborczy. Wszystko było dobrze zaplanowane w okresie przedwyborczym przede wszystkim. No i oczywiście prezydent musiał dużo pracować. Widzieliście to. Niewiarygodnie dużo. Objechał całą Rosję i odpowiedział na wszystkie palące pytania rosyjskie Społeczeństwa, mówi Łukaszenka. Bardzo dobre było planowanie procesu przedwyborczego i sama kampania. Jest się czego uczyć. Zmobilizowani i zjednoczeni byli wszyscy zgodnie z planem administracji prezydenta. I Centralna Komisja Wyborcza, wszyscy patriotycznie wystąpili i dali piękny rezultat. On tak tam mówi dali piękny rezultat. Dla te, dlatego to dla nas lekcja. Posłuchajmy oryginału. Nadopaniem, że to dla nas nauka. Мы в преддверии 25 года наших выборов надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов. Надо сказать, что администрация президента России блестяще организовала сам процесс. Спланированы были правильный предвыборный период прежде всего. Ну, естественно, президенту много пришлось работать. Вы это видели. Неимоверно много. Он молодец. Он объехал всю Россию, побывал. В разных точках и ответил на животрепещущие вопросы российского общества. Очень хорошее было планирование предвыборного процесса и сам ход выборной кампании. Есть чему поучиться. Мобилизованы и сплоченные были все по плану администрации президента. И Центральная избирательная комиссия, все патриотично выступили и выдали прекрасный результат. Dlatego dla nas to urok. W tym spotkaniu Łukaszenka mówił do najważniejszych ludzi w państwie, przynajmniej pewnie w jego rozumieniu tak to wyglądało. Oczywiście to jest upublicznione wystąpienie. I druga bardzo ważna kwestia. To też mnie interesuje i myślę, że warto na to popatrzeć. Co się wydarzy z Białorusią w tych kolejnych miesiącach, kiedy słyszymy od Łukaszenki coś takiego? Proszę posłuchać. Dokładnie powiedział tak. Teraz ustaliliśmy z prezydentem Rosji to bardzo ważne. Powinniśmy być włączeni do wszystkich programów zapowiedzianych w orędziu prezydenta Rosji, bo plany są bardzo ciekawe, możliwe do realizacji. Wartość tych programów to około 9 bilionów rubli. I on powiedział Putin, mówi tak Łukaszenka że z wielką radością powita pracę Białorusinów w zakresie realizacji tych planów. Teraz? как мы определили с президентом России, это очень важно. Мы должны быть включены во все программы, которые он озвучил, послание россиянам. Планы очень интересные, они реализуемые. Объем этих планов порядка 9 триллионов рублей. И он сказал, я с большим удовольствием буду приветствовать работу белорусов. Po realizacji tych planów. No więc, Marcinie, co ty sądzisz o tym, jak Białoruś będzie wyglądała po tym wydarzeniu elektoralnym w Rosji? A tutaj ja bym powiedział, że Białoruś szła dość wyraźnie w awangardzie, jeśli chodzi o transformację w dyktaturę, i Białoruś już tego typu wyniki, jak tutaj zaprezentował światu Władimir Putin, pokazywała, tego typu wyniki, przechodziły, więc Tutaj prawdę mówiąc zastanawiam się, czy w pewnym momencie Białoruś nie posunie się jeszcze dalej. Naturalnym przedłużeniem tego, co obserwujemy, jest jakieś przejście do otwartego stwierdzenia lud tak bardzo kocha wodza, że tworzymy po prostu oficjalną dyktaturę. To może być wyrażone na przykład w ten sposób, że mamy wybory, w których jest tylko jeden kandydat i... Nie oszukujemy już nikogo, że to jest demokracja, tylko po prostu wprost to mówimy. Spodziewałbym się, że Białoruś jak najbardziej mogłaby się tego dopuścić, choć oczywiście tutaj nie będę absolutnie pewny, że tak się wydarzy, bo jednak te pozory pozostają dla obu tych reżimów istotne. Mnie osobiście bardzo ujęła za serce, o tym wspominałem już rano w odcinku, wypowiedź w Komsomolskiej Prawdzie według dziennikarza, której Władimir Putin się denerwował tymi wyborami i wynikiem tych wyborów, i przeżywał, i jak przyjechał koło północy do swojego sztabu wyborczego, no to chodził taki cały w nerwach, bo no nie wiadomo było jak to się skończy. Więc te pozory są dla tych ludzi bardzo ważne, natomiast wydaje się, że już naprawdę mało kto w te pozory wierzy. Na pewno poza Rosją i Białorusią to są już jakieś pojedyncze przypadki ludzi, których ciężko określić ludźmi o zdrowych zmysłach. Jeśli ktoś jeszcze wierzy w demokrację w Rosji w Białorusi, no to zalecałbym do udania się przynajmniej do okulisty, to taki łagodny wariant. Natomiast, no tak jak mówię, Białorusi zawsze w tym układzie dwustronnym kroczyła przed Rosją, więc tutaj ja bym się spodziewał, że jeszcze nas czymś Łukaszenka zaskoczy, oczywiście o ile jego władza dotrwa, bo sytuacja może się rozwijać w tej wojennej rzeczywistości bardzo szybko, bardzo dynamicznie i w pewnym momencie możemy stanąć przed jakimś bardzo niespodziewanym wydarzeniem. No właśnie, ale jeśli no on... nie. A mogę Ci czy mogę cię przerwać w tej chwili, bo to niespodziewane wydarzenie, tak złapa, złapałbym cię za to słowo, czy nie wydaje Ci się, że patrząc na tą wybitną konsolidację systemu i też jednak poparcie naturalne, Łukaszenko już by się zdecydował na to, żeby oddać Białoruś Rosji pod kontrolę pełną? Prawdę mówiąc, w to nie dowierzam, to już trwało tak dużo czasu, te tańce wokół tego przekazania niezależności, możemy tak to chyba określić, stworzenia państwa związkowego trwają tyle lat i prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żeby Łukaszenka chciał w jakimkolwiek, na jakimkolwiek etapie do tego doprowadzić, to by było dla niego chyba... Zdecydowanie zbyt wiele, bo no to jest jednak człowiek o zbyt dużych ambicjach, więc tu mogłoby wchodzić w grę ewentualne zmuszenie go do takiego działania. Tylko że w tej chwili Rosja jest w zbyt słabym położeniu, żeby kogoś do czegoś zmusić, prawdę, prawdę mówiąc, tak mi się wydaje. Choć z drugiej strony, oczywiście, Łukaszenka także nie znajduje się na jakichś wybitnie silnych pozycjach, zwłaszcza ekonomicznie, więc w teorii, no na pewno jeśli by się coś takiego wydarzyło to to by było jakieś e, przejęcie przynajmniej częściowo siłowe mm, byłoby to ciekawą opcją, ale wydaje mi się że to jest raczej scenariusz w stylu e, po trupie Łukaszenki może by się to mm, udało mm. a za jego życia myślę, że będzie się bronił rękami i nogami przed rozwojem takiej możliwości ale no, tak jak mówię, no, dynamiczna sytuacja. Tutaj nas y, jednego możemy być pewni, to nas na pewno będzie zaskakiwać. Tak jest. Bo to na pewno będzie żyjemy w takim momencie dokładnie, że to się będzie rozwijało. No nie ma szans, żeby to się y, zakończyło jakąś prostą stabilizacją. Tak się nie da. Co tam dalej mamy, drogi redaktorze? A dalej mamy temat zupełnie, byśmy powiedzieli błahy wręcz, tak bym to określił, bo temat dotyczy toalet. MSK Adin, portal lokalny moskiewski postanowił i to jest samo w sobie, sam fakt, że coś takiego miało miejsce już jest po prostu interesujące, bo oni przeprowadzili reportaż, czy nakręcili reportaż z toalet w moskiewskim metrze. Żeby w ogóle pokazać, jak te toalety wyglądają, oni je odwiedzili, i to jest dość no, kuriozalne, bo mówimy tutaj o największym mieście Rosji o portalu regionalnym, który pisze po prostu dla ludzi z tego miasta. Metro w Moskwie jest ogromnym systemem, systemem, z którego korzystają miliony ludzi każdego dnia, ogromna część społeczeństwa Moskwy po prostu spędza tam codziennie Godzinę, dwie, trzy każdego dnia, więc tutaj próba pokazania jako jakiejś ciekawostki tego, jak wyglądają toalety w metrze, no jest ciężka do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Po co tego typu portal próbuje mieszkańcom Moskwy opowiedzieć, jak wyglądają toalety w ich mieście. Natomiast to, co trochę wyjaśnia tę sytuację, to to, że mało kto. Ma w ogóle okazję, a nawet jak ma okazję, to mało kto z niej korzysta, żeby z tych toalet skorzystać. Powody są dwa. Po pierwsze, na ogromny system metra. No, obaj tam byliśmy, nawet zdarzyło razem. nam się w tym metrze razem, <grym> tak. by odwiedzić je. Było, było tak. Tam jest, jak wylicza MSK Adin, 393 stacje metra. I prawdę mówiąc, ja osobiście byłem przekonany, że tam po prostu nie ma toalet. Zresztą nawet wydaje mi się, że kiedyś o tym czasie. Słuchaj, witaj w, w klubie. Witaj w klubie na moje wszystkie razy. Również miałem wątpliwości, czy gdziekolwiek bym tam coś takiego jak toaleta znalazł. I nie ukrywam, że też kiedyś poszukiwałem. Nie znalazłem. No W podróży to jest bardzo częste, ta kultura toaletowa to jest coś, co ja osobiście no, rzadko się o tym mówi, bo to są takie sprawy nieapetyczne, no, natomiast kraje niektóre są o wiele lepsze, a niektóre o wiele gorsze pod względem dostępności toalet publicznych. I tutaj Moskwa, prawdę mówiąc, zapamiętajmy ją nieźle, bo te toalety były, choć czasem to był szereg takich plastikowych, tak zwanych tojtojów, w których tam było, nie wiem sześć, z czego w jednej z nich siedziała babcia i przyjmowała opłaty, ale było. Ale w metrze no, ciężko uświadczyć. Okazuje się, MSK Adin wylicza nam, że na tych 393 stacje metra mamy toalet 30. Faktycznie nie jest to duża liczba. Widziałem systemy metra, gdzie było pod tym względem o wiele lepiej, natomiast Drugi powód, dla którego trzeba opisywać takie rzeczy mieszkańcom Moskwy, jest taki, że te toalety są drogie. Oczywiście ta kwota w przeliczeniu 3 zł, 50, 81 rubli to nie jest jakaś kwota przerażająca, zwłaszcza kiedy człowiekowi, nazwijmy to w ten sposób, bardzo toalety potrzeba. Natomiast jest to, jak pisze portal, więcej niż kosztuje przejazd metrem. Faktycznie, w, kiedy byłem ostatnio tam, to ten system był bardzo prosty, po prostu się kupowało bilet i jeździło się w obrębie miasta tyle, ile człowiekowi było potrzebne. Nawet przyznam się Państwu szczerze, kiedyś wsiadłem w tę linię, tak zwaną okrężną i jeździłem w kółko, żeby po prostu trochę odespać, bo była długa przesiadka pomiędzy pociągami i żeby jako student nie kupować noclegu, no to... No to... Się kombinowało inaczej. Więc taniej jest przejechać się w metrze nawet z końca do końca, bo to kosztuje 65 rubli. A jeśli chcemy skorzystać z toalety, no to właśnie te wspomniane 85. Ale jak zauważają, toaleta nie jest zła. Jest czysta i to, co było najśmieszniejsze tutaj, to jak zauważył korespondent lokalnego portalu, w toalecie nie ma śmietnika. Zamiast śmietnika jest, proszę Państwa, siatka rozwieszona na dwóch metalowych haczykach taka zwykła foliowa siatka. Także, co kraj to obyczaj, jak będziecie kiedyś w lepszych czasach w Moskwie, to pamiętajcie, że na niektórych stacjach się da. I jeszcze dodam, że tutaj dodajemy linki do źródeł zawsze. W tym linku do źródła jest także kolejny link do poprzedniego materiału tego samego portalu z mapą toalet w metrze, żeby dało się łatwo ustalić, na których stacjach faktycznie da się skorzystać, żebyście nie musieli latać i szukać, może to Wam kiedyś życie ułatwi, choć myślę, że jeszcze parę lat większość z nas do Moskwy z wielu różnych przyczyn jechać nie zamierza. Jest rok 2024, Władimir Putin właśnie zwyciężył swoją piątą kampanię prezydencką, a w metrze moskiewskim, dużo starszym od Władimira Putina, mamy kilkadziesiąt toalet na kilkaset już blisko stacji metra. No to jest oczywiście ciekawostka technologiczno-kulturoznawcza. Przyglądam się teraz temu wideo, które Państwo również będą mogli jak zwykle zobaczyć, udając się przez link do materiału źródłowego, o którym mówił Marcin Strzyżewski. Tutaj rzeczywiście widać tą reklamówkę zawieszoną na jednej z tych nielicznych jednak toalet. To podkreślimy to słowo: to są naprawdę białe kruki, to nie są może, ale perełki na tej koli metra, na przykład Kalcewojo, o której mówiłeś, że tak wygodnie ci było usiąść, żeby się sobie dookoła pojeździć, no to jest oczywiście sytuacja która dzisiaj będzie również testowana, na przykład dzisiaj, bo są takie, drodzy Państwo, mogą to wiedzieć, którzy bywali w Moskwie, ale ci, którzy nie bywali, i tak jak Marcin powiedział, na razie się szybko nie wybiorą, ale jest szansa, że jednak kiedyś tam jeszcze ktoś z naszych drogich słuchaczy dotrze. Więc są takie wydarzenia w życiu stolicy rosyjskiej, które powodują, no, po prostu kumulacje w odpowiednich miejscach, na odpowiednich stacjach metra, które obsługują po prostu. Tłum, który musi rozjechać się do swoich domostw i do swoich siedzib. Więc dzisiaj nawet takie wydarzenie ma miejsce, ponieważ to właśnie w centrum miasta Moskwy mamy święto. Jakie święto? Otóż oprócz wyborczego sukcesu tak go nazwijmy wciąż, jak wszystkie media go określają. Ja go nazywam sukcesem realnym, bo oczywiście kpiarsko można cały czas podtrzymywać ten ton i mówić, że no, nic tam nie było prawdziwego. No tak, nie było, ale Władimir Putin prezydentem pozostaje, a to jest akurat prawdziwe zupełnie w, w rosyjskim w naszym dzisiejszym układzie. Więc dzisiaj to święto, dziesiąta rocznica drodzy Państwo, aneksja Krymu, która nazywana jest tam przyłączeniem, czy też powrotem Krymu do przystani właściwej, czyli do Rosji. Ona skumulowała pod, w okolicach Placu Czerwonego i na Placu Czerwonym sporo ludzi, bo to świętowanie ma też wymiar taki symboliczno-publiczny. No a przypo, przypomnijmy, drodzy Państwo, że to jest tak naprawdę świętowanie rozpoczęcia wojny, z którą mamy cały czas do czynienia. Już 10 lat ona trwa. Jeśli chodzi o fakty, w lutym 2014 roku uzbrojeni mężczyźni w nieoznakowanych mundurach zajęli najpierw na Krymie budynek Rady Najwyższej, następnie Radę Ministrów Krymu, a także lotnisko w Symferopolu, przeprawę promową w Kerczu i inne strategiczne obiekty oraz zablokowali działania wojsk ukraińskich tam na tym właśnie półwyspie. Rosyjskie władze, przypomnijmy to jeszcze raz, początkowo odmówiły uznania, że uzbrojeni mężczyźni, zresztą nie tylko mężczyźni, to faktycznie żołnierze, Armii rosyjskiej, ale później prezydent Rosji Władimir Putin przyznał dużo później, że faktycznie byli to rosyjscy wojskowi, ja pamiętam niestety bardzo dobrze jedną z szanowanych przeze mnie osób w Rosji, która z wielkim uznaniem i z pewnego rodzaju wręcz uwielbieniem opowiadała o tym momencie w historii współczesności naszej, że to była robota koronkowa i należy pogratulować prezydentowi Rosji tej operacji krymskiej. Było to dla mnie wtedy szokujące. Dzisiaj mniej rzeczy mnie szokuje, jestem po prostu starszy od tych, lat, więc niewątpliwie już pewne doświadczenia i to, co zobaczyliśmy na wschodzie, no jakoś mnie uodporniły na tego typu emocje, z którą mam właśnie jeszcze pewnego rodzaju problem, dlatego do tego wracam. Dalej patrząc na historię, żeby to Państwu przypomnieć, nie powinno nam to umykać po prostu. W dniu 16 marca 2014 roku to właśnie ten weekend był, drodzy Państwo. Symbolicznie wybory prezydenckie zbiegły się z tymi wydarzeniami. W Rosji, te wybory, o których przed chwilą mówiliśmy, zresztą mówimy dzisiaj całe nasze spotkanie. Właśnie tam na Krymie, w Sewastopolu, odbyło się referendum w sprawie statusu Półwyspu, nieuznawanego przez większość krajów świata statusu oczywiście, w wyniku którego Rosja włączyła Krym do swojego terytorium i do dzisiaj tak pozostaje. To z punktu widzenia Rosji. My oczywiście możemy mówić i będziemy pewnie powtarzali, że Władimir Putin nie jest prezydentem Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o nasze wyobrażenia o tym, jak powinna taka operacja przejść, możemy powtarzać, że Krym nie jest rosyjski, że został bezprawnie zajęty przez Federację Rosyjską, ale fakty, z którymi trzeba się cały czas w związku z tym mierzyć, są jakie są. Ani Ukraina, ani Unia Europejska, oczywiście, ani USA nie uznały wyników tego referendalnego wydarzenia, tak je nazwijmy, i 18 marca prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił już formalnie przyłączenie Krymu do Rosji. Przypomnijmy też Państwu, że głównym motywem propagandowym, jakim się wówczas posłużono, była idea. Triumfu historycznej sprawiedliwości, który miał polegać na przywróceniu Krymu do Macierzy, czyli do Rosji. Ten przekaz wzmacniany był wymuszoną biernością. Ukraińskiego państwa, swoistą biernością ukraińskiego państwa, chociaż nie, nie tak do końca rzeczywiście było łatwo. Na Krymie były oczywiście kłopoty, zresztą nie bez powodu on został w taki dynamiczny sposób jednak przejęty pod kontrolę. No, lokalne wojsko tam oczywiście też miało w tym swój udział, i jakaś część światowych polityków też uznała, że no, no nic się nie stało w końcu to. Rosyjskie dawne dominium. No i to faktem jest też, że jak popatrzymy, ja przez przypadek się zerknąłem na chronologię też sankcji, drodzy Państwo, przynajmniej z punktu widzenia Unii Europejskiej, no co miesiąc coś się wydarzało przez 10 ostatnich lat, niemalże co miesiąc, co miało te sankcje rekonfigurować, do, dołączać do kolejnych pakietów i tak dalej, i tak dalej. To się cały czas działo i dzieje. No, a przy tej okazji właśnie niewątpliwie smutnej dla nas wszystkich 10 lat wojny przeciwko Ukrainie. Od aneksji do dzisiejszych wydarzeń, takich podsumowujących kampanię bez kampanii rosyjską, pojawił się taki tekst w swobodzie org, i tutaj bardzo krótko, wracam do Białorusi, drodzy Państwo. Bo słuchamy dyktatora, zafascynowanego wyborami w Rosji, ich wynikiem, ich rezultatem to Państwo już słyszeli, obserwujemy, co się tam wydarzy, ale pytanie, które stawiają sobie dziennikarze Swoboda Org Brzmi tak i postawię je tutaj dla nas wszystkich do rozstrzygnięcia, a Marcin zaraz pewnie powie, jak na to patrzy. Jakie siły powstrzymują Aleksandra Łukaszenkę od wyraźnego i pełnego wyrażenia swojego poparcia dla Putina i wycieczki na Krym, na przykład, albo do Doniecka? On tego dotąd nie zrobił. Co się faktycznie dzieje? Tutaj wracamy do Łukaszenki do tego samego, o czym mówiliśmy wcześniej trochę, to znaczy, mnie się wydaje, i to jest dość, powiedzielibyśmy w ten sposób, wydawanie się podparte długotrwałymi obserwacjami i przemyśleniami, że Łukaszenka jednak prowadzi zupełnie osobną swoją grę, gdzie dla Łukaszenki po prostu ważny jest Łukaszenka. Tu nie ma żadnych sentymentów, żadnego poddaństwa. On będzie wspierał Putinizm. W takim dokładnie stopniu, w jakim on sam uzna, że jest to dla niego osobiście korzystne, i w żadnym nawet najmniejszym stopniu bardziej. I faktycznie no, z terenów Białorusi poleciały i rakiety, i jechały czołgi na Ukrainę, ale cały czas Łukaszenka bardzo wyraziście stara się pokazać, że. No, on jednak nie będzie tutaj z tym wsparciem przesadzał, bo zdaje sobie sprawę ten człowiek, że prędzej czy później jakaś, jakiś trybunał w Hadze może się wydarzyć i bardzo możliwe, że wtedy on także zostanie tam pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności i będzie się trzeba bronić. A jeszcze lepszy scenariusz dla niego byłby, jeśli nie byłoby trzeba się bronić, tylko jeśli on po prostu by. Mógł po upadku putinizmu zostać na swoim miejscu i udawać, że nic się nie stało. Po prostu zmienić front, dogadać się z Zachodem, zacząć grać na drugim pianinie, jak to się czasem też mówi, i żeby toczyć takie same, takie same dalsze swoje okrutne rządy jak wcześniej. Nawet być może wzorem Włoch w czasie II wojny światowej w pewnym właściwym momencie Białoruś po prostu zmieni stronę. Zupełnie by mnie to nie zdziwiło. To jest człowiek stuprocentowo koniunkturalny, pozbawiony jakichkolwiek wartości, pomijając wartość, jaką stanowi dla niego jego po prostu prywatna władza. Nic więcej po, tym, po tej osobie bym się nie spodziewał i Państwu też nie zalecam, żebyście spodziewali się po, po Łukaszence jakichkolwiek zasad, jakichkolwiek. jakichkolwiek Byśmy powiedzieli zachowań choćby odrobinę moralne. Będzie to trudne z punktu widzenia moralnego rzeczywiście, jeśli tak by się wydarzyło, i trzeba byłoby zaakceptować taką zmianę kierunku jazdy ze strony dyktatora białoruskiego. Miejmy nadzieję, że historia NATO mu już nie pozwoli na ten specyficzny zwrot, o którym mówisz, aczkolwiek. Absolutnie się z tobą zgadzam. Też bym tutaj takiego czegoś zupełnie nie wykluczał z jego strony. Idźmy dalej, drodzy państwo, na zakończenie chciałbym przypatrzeć się za sprawą takiego branżowego czasopisma Morskie Wiści Rosji, czyli wiadomości morskie, które dotykają, dotyczą kwestii związanych z szeroko pojmowanym transportem Wodnym, nie tylko morskim, bo także śródlądowym rosyjskim. Czasami zastanawiamy się, skąd brać informacje o Rosji. Bo tak dużo tej propagandy, tej niejasności, tego kombinowania, mieszania w głowach i tak dalej, tak dalej. Rzeczywiście, nawet często w tych czasopismach i w tych źródłach, o których my tutaj z Marcinem z, z szacunkiem się bardzo często wypowiadamy, wyrażamy, no zdarzają się takie rzeczy, które nie do końca są przekonujące. Mówię to bardzo oględnie. Ten szum informacyjny jest gigantyczny, to jest jasne. Ale czasami, jak się zerknie właśnie do branżowych materiałów, oczywiście także będących w pełni pod kontrolą systemu, to jednak widać, że tutaj starają się autorzy, specjaliści w danej branży właśnie. No, jakoś powiedzieć prawdę w oczy, no bo jednak mówią do swojego niszowego, bardzo często środowiska, ale też eksperckiego, i takie całkowite załganie rzeczywistości byłoby po prostu niecelowe. Po prostu w ogóle po co prowadzić takie pismo albo taką, taką pracę, jeśli nie ma się do powiedzenia ani krzty prawdy. Więc docierając do tego czasopisma właściwie, czy też do tego internetowego wydania, liczyłem na to, żeby aby się czegoś dowiedzieć, więcej o tym, jak ta sprawa z. Właśnie transportem morskim i rzecznym w Rosji wygląda, więc jest tutaj z zeszłego tygodnia taki tekst, że naukowcy, którzy są biegli w tej tematyce, obliczyli, drodzy Państwo, że Rosja do roku 2030 będzie musiała, jeśli nic się nie zmieni w kierunku pozytywnym, jeśli chodzi o um, renowacje albo raczej inwestycje w Sprzęt, czyli w statki, to do 2030 roku będzie musiała praktycznie zlikwidować, wycofać praktycznie z użytku większość statków towarowych, bo mówimy o transporcie, tak? To jest ponad 90% floty towarowej, powinno zostać zlikwidowane ze względu na stan techniczny po prostu tego sprzętu. I to jest badania, Analiza takiego wewnętrznego organu, który nazywa się VASTOK GOSPLAN, czyli państwowa. Czy też agenda związana z państwowym jakimś na pewno sponsorem, która mówi wprost, jeśli nie ruszymy do przodu w tym temacie, to za stosunkowo nie, nieodległe 6 lat, drodzy Państwo, od teraz, czyli w zasadzie cała kadencja nadchodząca, jeśli się spełni, prezydenta Federacji Rosyjskiej do 2030 roku 90% całej floty towarowej, czyli zarówno morskiej, jak i śródlądowej zostanie zlikwidowane. W ostatnich latach uzupełniania. Floty o nowe statki było w branży stosunkowo niewielkie. Wśród przyczyn należy wymienić tutaj, piszą redaktorzy, wysoką kapitałochłonność budowy statków, co uniemożliwia realizację projektów bez pożyczonych środków, wysoki koszt środków kredytowania dla przedsiębiorstw żeglugowych i długie okresy no, zwrotu takiej inwestycji. Flota towarowa to jest 12 lat, flota pasażerska ponad 25 lat. W związku z tym utrzymuje się nierównowaga w uruchamianiu i wycofywaniu. Taboru, tak go można określić, czy też zespołu floty po prostu transportu wodnego. Od 2016 roku, to już był putinizm, drodzy Państwo, stosunkowo niedawno, ale jakże dawno temu, rosyjskie stocznie zas zastąpiły. Około 3 czwartych wycofywanych z eksploatacji statków, więc na przykład od początku 2022 roku liczba statków w całej flocie morskiej zmniejszyła się o 71, podczas gdy została uzupełniana tylko o 54, czyli mamy regularne obniżanie ilości i także statusu tej floty. Ona po prostu maleje. A te negatywne, pesymistyczne pomysły, czy też analizy, nie pomysły, przepraszam, one wskazują, że jak Państwo słyszeli wcześniej, 2030 rok to już praktycznie wygaszanie tej floty. Więc są dwa scenariusze, wariant optymistyczny i pesymistyczny. Zacznijmy od optymistycznego. Jeśli zatem dalsze odnawianie statków zgodnie z obecnym trendem, czyli nacisk jest kładziony na naprawy i dokładanie nowych statków, to w perspektywie tego czasu, o którym tutaj jest mowa, nie więcej niż 2% z całej floty zostanie wycofanych z eksploatacji, więc to byłby sukces, wielki sukces zresztą. Według tej prognozy ekspertów vastok Gosplan, zapotrzebowanie na statki towarowe transportu śródlądowego wyniesie około 1,4 tysiąca jednostek, a dla transportu morskiego to jest około 500 jednostek. I tak gigantyczne liczby tutaj wychodzą. A wariant pesymistyczny, już go Państwo znają, do, do 2030 roku, oba zresztą w tej skali pracują warianty. To jest rok 2030 jako graniczny. Mamy praktycznie likwidację całej floty transportowej Rosji. 10% przy dzisiejszym zasobie to będzie naprawdę niewiele. No tutaj mamy do czynienia z klasyczną sytuacją, to znaczy, z, tak nazwijmy to oficjalnie wszystko w Rosji działa. Wszystko jest wspaniale, wszystkie wskaźniki do przodu, a później zaczynamy skrobać te powierzchnie i wychodzą. A takie sytuacje i to w zasadzie dotyczy, no, gdzie byśmy nie popatrzyli: energetyka, transport lądowy, transport wodny, kwestie komunalne, to znaczy to, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia na dużą skalę, to znaczy awarie związane z ogrzewaniem. Prawdopodobnie to samo będzie się odbywało, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w. W gaz, w prąd. No, to jest kraj, który przez lata był po prostu eksploatowany przez bandycką szajkę, a nie przez państwo. Ci ludzie nie przejmowali się zupełnie tym, co się z tym krajem stanie w najbliższym czasie, a już na pewno nie po tym, kiedy ich czas minie. I w zasadzie naprawdę trudno mi zrozumieć, kto jeszcze mógłby się temu wszystkiemu dziwić. Bo tutaj, tak jak mówisz, 6 lat to nie jest dużo, zwłaszcza w tym sensie, jeśli mówimy o jakimś strategicznym planowaniu. To to w ogóle jest y, horyzont y, no, no po prostu za rogiem już. Budowa statku, nawet stosunkowo niedu, niedużego, trwa przynajmniej miesiące, jeśli nie lata. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której prawdopodobnie wiele się już nie zmieni, zwłaszcza, że pieniądze są potrzebne gdzie indziej. Trzeba produkować uzbrojenie. Ludzie są potrzebni gdzie indziej, bo trzeba walczyć i umierać za wielką Rosję. I ostatecznie, no co mamy przed sobą? No, mamy przed sobą kraj, który nie ma zasobów do tego, żeby zająć się bieżącymi potrzebami, a te bieżące potrzeby stukają po prostu do drzwi z, każdego, z każdej strony i w którymś momencie na coś zabraknie na taką skalę, że będziemy obserwować cywilizacyjną katastrofę, której prawdopodobnie jeszcze do tej pory nie obserwowaliśmy, bo to jest w ogóle dla historyka arcyciekawy przypadek. Jeszcze chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, w której jakiś kraj, jakiś reżim o, m, posiadający kontrolę nad tak olbrzymim terytorium, tak kompletnie by po prostu Slekceważył swoje obowiązki i powiedział a dobrze, nie robimy tego, nie zajmujemy się, nie produkujemy, nie odnawiamy, nie podtrzymujemy możliwości, tylko po prostu kradniemy, póki się da, a później niech będzie co będzie. Nie przypominam sobie w historii, żeby jakiś kraj został poddany tego rodzaju doświadczeniu i to też będzie bardzo ciekawe zaobserwować jak Rosja się będzie w, zsuwała powoli w dół w najbliższym czasie, kiedy się właśnie okaże, że trzeba w szybkim tempie wydać ogromne pieniądze na dziesiątki różnych sektorów, nawet nie na konkretne jakieś projekty, tylko na całe sektory, żeby po prostu zachować ten kraj no, zwyczajnie przy życiu, bo w tej chwili widzimy, że no w którymś momencie tego wszystkiego zabraknie i się okaże, że to wszystko przestaje działać. I tak jak wielokrotnie wspominałem na przykład w komentarzach, lubiłem tym denerwować rosyjskie trole w komentarzach pisząc im, że skończy się tak samo jak na początku lat 90. to znaczy, że Amerykanie będą musieli im wysyłać znowu nóżki busza, żeby oni po prostu fizycznie byli w stanie przetrwać. Kolejny dzień, żeby po prostu nie umarli z głodu, i wszystko po prostu do tego zmierza, że będziemy obserwować kolejną y, cywilizacyjną zapaść Rosji, z której y, no zobaczymy, czy znajdzie się ktoś, kto po prostu będzie chciał im w tej sytuacji pomóc. Nie jestem przekonany po tym wszystkim, jednak sytuacja w latach 90. była trochę inna. Tutaj mówimy o e, sytuacji, w której oni toczą, bardzo niepopularną na świecie wojnę, i jeśli Chińczycy nie będą chcieli ich uratować, a oni podchodzą do tematu w sposób szalenie merkantylny, szalenie egoistyczny. Chińczycy bardzo pragmatycznie udzielają tej pomocy na tyle, na ile byśmy powiedzieli, że jest to dla nich po prostu opłacalne. Więc no tutaj osobiście nie zazdroszczę Rosjanom i raczej zrobiłbym wiele żeby w najbliższych latach w Rosji nie mieszkać, bo... To po prostu może się bardzo źle skończyć. O ile taka gospodarcza odbudowa teoretycznie, tak jak powiedziałeś, potencjalnie jest gdzieś tam możliwa i też perspektywy czasowe zmieniają się, bo zmienia się też dostęp do technologii. Wiadomo, że jeśli znajdzie się tylko chętny sponsor na to, to sprawa ruszy. To o tyle największą moim zdaniem troską powinna być dla nas, mimo wszystko, moralna odbudowa albo moralna, wyjście z moralnej zapaści, w której Rosja się w dużej mierze znalazła, bo zawsze te rzeczy, wiesz, takie trzy zegary. Można narysować sobie, wyobrazić, że o ile pewne kwestie szybko można będzie przeprowadzić, choćby przez merkantylne podejście Chińczyków, a nie macie floty, za, i pojutrze będziecie mieć nasze chińskie statki, już macie nasze wszystkie samochody, to teraz od nas w, w, w leasingu takim na wieczny, na wieczny czas, to teraz flotą was wesprzemy, to jednak z moralnością, z, ze świadomością, z tożsamością rozbitą będzie sobie Rosja musiała poradzić w pewnie w trudniejszej perspektywie. No ale cóż, będziemy to obserwować, jak robimy to dla państwa i z państwem w gruncie rzeczy co tydzień w podcaście czytamy po rosyjsku. Bardzo serdecznie dziękuję ci Marcinie za dzisiejsze spotkanie i państwu za to, że wysłuchaliście nas do końca. Dzięki Marcin. Także dziękuję i dziękuję państwu.